is 2084. If they told me what the world would become, I would not have believed them. Hey! Just need to ask you a few questions. I am what they fear. A corporate tool of oppression. If you don't remember, if you won't remember, that's when they call me. They come right. Heart rate irregular. Emergency extraction procedure offline. Offline. My name is Daniel Ozelsky. I'm an observer. Hej, witam Cię serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu. Jak zawsze w niedzielę spotykamy się, aby dokonać przeglądu spółek z branży gamingowej. Przed chwilą miałeś okazję obejrzeć odświeżonego Obserwera ze stajni Bluebird Team. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Oczywiście kapitalna robota i zobaczymy, jak to się oczywiście przełoży na to, co spółka w przyszłości nam jeszcze pokaże, ale myślę, że wygląda naprawdę rewelacyjnie. Co nas dzisiaj czeka? Tradycyjnie zerkniemy oczywiście na poszczególne spółki gamingowe. Zobaczymy, co nas czeka pod kątem poszczególnych zestawień, wyników portfela i zerkniemy na nie lada gratka. Dzisiaj czas na spółki zagraniczne, top spółek zagranicznych, które staram się raz na jakiś czas wrzucać. Zobaczymy na wykresach, jak sobie poradziły te największe zagraniczne spółki gamingowe i zestawimy oczywiście to z polskim gamingiem, który jest bardzo silnie i mocnie wygrzewany przez inwestorów i zobaczymy, czy również spółki zagraniczne odbiły tak znacznie jak polski gaming. Czyli jeżeli tematyka spółek gamingowych Cię interesuje, to zachęcam do pozostania. Pamiętaj o formie podziękowania mi za czas i oczywiście te informacje i to nagranie, które dla Ciebie przygotowałem. Rzucaj łapę i komentarz, a jak Cię tematyka zainteresowała, jesteś tutaj pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji i dzwoneczka. Oczywiście pamiętaj, aby takie rzeczy robić. Wspominałem o tym również na przeglądzie WIG-u Banki. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Jeżeli nie chce Ci się tutaj przebywać, nie chce Ci się słuchać tego, co mam do powiedzenia i nie wspierasz właśnie rozwoju kanału poprzez, nie wiem, nawet rzucanie w komentarzu plus przecinka, cokolwiek innego, czy wrzucanie łapy, to po prostu mam nadzieję, że już Cię tutaj nie ma, wyłączyłeś to nagranie i ten materiał oczywiście nie jest przeznaczony dla Ciebie. I teraz, jeżeli oczywiście zostałeś ze mną, to przechodzimy do podsumowania piątkowej sesji. Zobaczmy, co się wydarzyło tam. Jak widzisz, jeżeli chodzi o piątek, to tutaj widzimy największe wzrosty na Sonce 18,5%, Carbon Studio 14,6%, PB Games 10%, EC Games prawie 8%, siódemeczka na Bumbicie, szósteczka na Blueberze, wspomnianym wcześniej bardzo ładne wzrosty. Widzimy, że można powiedzieć, spółki się podzieliły pół na pół, mamy i wzrosty i mamy również spadki, w tym najmocniej oberwał Allianz 10% w dół, Games Operator, czyli niedawny nasz debiutant 8%, Warsaw 4,37%, Creepy Jar 4,34%, CFG 4,23% czy Art Games 4%. To są te topowe spadki, jeżeli chodzi o wychłodzenie tych spółek. Zobaczmy w obrotach. CD Projekt liderem absolutnym, 162 miliony obrotu i 2% do przodu. Games Operator 16 milionów, 8,5 banki Playway, TS Games 4 banki, 3300, 11bit 3 banki Bluber, EC Games 2200, 1900, Boombit, Movie Games banka 700 i banka prawie 400 Creepy Jar. To jest ten top, jeżeli chodzi o obrotu. Sam WIG Games, czyli indeks 25 800 punktów, urósł 1,21 na plusie, czyli kto rozgrywał kontrakt, to longi były w grze. Jeżeli chodzi o cenę za poszczególną akcję, najdroższy w zestawieniu jest Creepy Jar 441 zł, 410 Playway, 11bit 410, popatrz jak to fajnie się złożyło, TS Games 382, CD Projekt 363, potem przepaść cenowa, czyli dla każdego coś się ciekawego znajdzie. Najtańsze w zestawieniu na chwilę obecną jest NG Games 20 groszy, 52 groszy Falcon, CA Games 71 groszy, PB Games złotówka. I tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie WIG Games.
oraz poszczególne spółki. I tutaj oczywiście zaraz zerkniemy sobie na spółki gamingowe. A zanim do tego przejdziemy, wspominałem wcześniej oczywiście o Wigu Gamesie. Jeżeli rozgrywasz kontrakt, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której byś nie wiedział, w jaki sposób i jakie spółki wpływają na właśnie wynik kontraktu. Jak widzisz, CD Projekt stanowi prawie 45% tego indeksu, 11bit dorzuca kolejne prawie 30%, potem mamy TS Games, Playway'a i CA Games. Wszystkie te spółki tworzą właśnie nam ten indeks, a jeżeli widzisz jakiekolwiek zmiany znaczne, patrząc na wynik ogólny, punktowy, to musisz oczywiście zdawać sobie sprawę, że tutaj CD Projekt i 11bit nadają ton temu indeksowi i one tutaj istotnie na to wpływają. Zerkniemy również na wynik portfela za chwilę, ale teraz przejdźmy sobie do wykresów. Pamiętaj, że to, co widzisz, to jest tylko moje prywatne zdanie. Nie sugeruj się tym, dokonaj własnej analizy. Ja chcę Cię tylko zaciekawić, abyś sam sobie już wyrobił swoje zdanie. I zaczynamy oczywiście od Wigu Games. No i nie lada gratka. Rzadko dokonuję przeglądu spółek zagranicznych na tym oczywiście nagraniu, ale czasami na to zerkamy. Najwięksi gracze i zerknijmy. Blizzard wjechał na ekran. Zobaczmy, co tutaj ciekawego nam prezentuje. Piękne wyjście do góry, czyli również widzimy, że ta spółka już również wybiła poprzednie poziomy szczytowe z 18 lutego. Wiemy, że również na rynkach i za granicą ten szkodnik panuje, czyli ten negatywny sentyment na rynku zrobił robotę, ale widzimy, że Blizzard zrespektował raz poziomy wsparć, odbił od nich pięknie, zachował się rewelacyjnie i teraz jesteśmy w bardzo ważnym dla niego miejscu. Jeżeli rozjedziemy ten poziom, który jest tutaj wyznaczony, to jak dla mnie przed Blizzardem zielone światło na dalsze wzrosty, wygląda naprawdę silnie, pięknie. No, gratuluję dla wszystkich, którzy rozgrywają Blizzarda na rynkach zagranicznych. Kolejną spółką zagraniczną jest oczywiście Electronic Arts. Nie mogłoby zabraknąć tego bez tej spółki. Widzimy, że również dosyć istotnie oberwała na panującym nam szkodniku, ale zrespektowali po raz kolejny poziom oczywiście wsparcia i przepięknie z niego odbili, również znacznie z 80, popatrz, 6 dolarów na 116 dolarów. Piękny wzrost. Analogicznie wybiliśmy poprzednie szczyty. No i teraz kontynuując falę wzrostową po jakimś ruchu korekcyjnym, no nie stanowi to nic na przeszkodzie, żeby Electronic Arts kontynuowało swój rajd wzrostowy. Take-Two Interactive. Zobaczmy, no tutaj on wygląda słabiej troszkę, tylko bo jeszcze nie wybił tych poprzednich szczytów niż poprzednie dwie spółki. Zrespektował również poziom wsparcia i teraz jest na najlepszej drodze do tego, żeby wybijać poziomy szczytowe, co oczywiście w moim odczuciu może mieć miejsce i raczej powinniśmy to ujrzeć w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o Nintendo przepięknie również raz dostał zjazd na szkodniku i super nam wybił, wyszedł do góry, pokonał poprzednie szczyty. Mamy tutaj już nowe szczyty w tym horyzoncie czasowym, który teraz obserwujemy i jeżeli jakiekolwiek oczywiście odpadnięcie nie będzie niczym negatywnym dla Nintendo, tym bardziej, że może wręcz przetestować poprzednie szczyty, które będą teraz miejscami wspierającymi, czyli to będzie to wsparcie, a kontynuacja rajdu wzrostowego będzie świadczyć o naprawdę dużej sile Nintendo na dalsze wzrosty. I na koniec mamy Ubisoft. No, dużo tych spółek zagranicznych, ale to jest takie najważniejsze spółki dla mnie pod kątem właśnie gamingu zagranicznego i widzimy, że on się zachowuje troszkę inaczej, bo raz mieliśmy to odpadnięcie, mieliśmy to podbicie, ale popatrz, że zabrakło siły, ten opór jest dla niego jednak silny, czyli to jest teraz być albo nie być dla Ubisoftu, bo jeżeli będziemy kontrolować ten spadek, to będziemy testować miejsca wsparcia, ale rozjechanie tych poziomów tej półki, która nam tutaj się tworzy, będzie świadczyć o tym, że ma ochotę przetestować po kolei szczyty, które tutaj obserwujemy. Trzymamy kciuki za wszystkich posiadaczy Ubisofta, jeżeli jakieś są. No i zapraszam teraz oczywiście do polskiego przeglądu. Jeżeli chodzi o Wig Games, tak jak widzimy na wykresie, wybiliśmy bardzo istotną, bardzo ważną strefę, o której wspominałem już wcześniej podczas moich nagrań, że jeżeli ją rozjedziemy, to Wig Games pokaże siłę i jak najbardziej to oczywiście ma miejsce. Widzimy, że to wybicie historyczne już jest faktem i teraz przy tak silnych ruchach wzrostowych, jakakolwiek korekta w tym ruchu ma, oczywiście powinna mieć tutaj miejsce i nie będzie świadczyć o niczym oczywiście negatywnym. Wygląda to po prostu przepięknie. Nowe historyczne szczyty to jest naprawdę coś. Jak widzisz, listę sobie już tutaj obrobiłem również tak, żeby nam nie zaburzało to, co jest potem dostępne w części przeglądowej na jakimś
inwestować.com. Tam Cię zapraszam na dalszą część, a tutaj w tej części zobaczymy sobie poszczególne spółki i po kolei lecimy. Zobaczmy Engie Games. Engie Games, tak jak widzimy tutaj w tym momencie, wybił i rozjechał nam pierwszy poziom, który zaznaczyłem wcześniej, co świadczy o tym, że być może Engie Games będzie w grze. Zobaczymy, czy tak naprawdę będzie chciał pokazać siłę. Jeżeli będzie siłę, będzie popyt i będzie rozjeżdżał kolejną strefę, którą widzimy, to będzie to świadczyć o tym, że być może Engie Games chce pokazać nam naprawdę coś poważnego i będzie atakował coraz wyższe poziomy. Odpadnięcie z tych poziomów i niezrespektowanie teraz w tym momencie tego poziomu wsparcia będzie świadczyć o słabości i prawdopodobnie wejścia w ten boks na dłużej. Jeżeli chodzi o Dragueusa, czyli naszego debiutanta z ubiegłego roku, wygląda bardzo ciekawie, bardzo silnie. Jakakolwiek oczywiście korekta w tym ruchu wzrostowym będzie, nie będzie niczym negatywnym. Jeżeli będzie kontynuował rajd, tak jak dla mnie, oczywiście po jakichś korektach, bo pamiętaj, że oglądamy wykresy tygodniowe, czyli dłuższy horyzont czasowy, a nie najbliższa sesja, to jak najbardziej, jeżeli będzie miał ochotę i siłę, to powinien przetestować poprzednie szczyty. Jeżeli chodzi o Carbon Studio, tak jak tutaj widzimy, już jest na nowych szczytach. Gratulacje dla wszystkich posiadaczy. Teraz jak już jest na nowym szczycie, no to tylko i tylko może wyznaczać coraz to nowsze szczyty. Jakiekolwiek odpadnięcie teraz to będzie tylko i wyłącznie ruch korekcyjny po tak silnych wzrostach. Może on oczywiście przetestować poziomy górne boksa, co również nie byłoby niczym negatywnym. Wygląda pięknie, gratuluję wszystkim posiadaczom. Allianz jest jedną z najsłabszych spółek w zestawieniu w obecnym czasie. Widzimy, że po bardzo długim ruchu, jak tutaj widzimy bocznym, wybił się dołem. Ruch jest oczywiście kontynuowany. Widzimy, że poziomów, które wyznaczyłem ostatnio, nie wybił, czyli nie rozjechał nam poziomu wsparcia. Jeżeli go wybije, będzie prawdopodobnie cały czas kontynuował kierunek południowy w tym momencie, albo nam tutaj będzie tworzył jakiś boks akumulacyjny i jakiś poziom tutaj ruchu bocznego się nam ukształtuje. Jeżeli będziemy mieli ochotę wybijać te poziomy, które teraz Ci pokazuję, to może świadczyć o tym, że to ruch powrotny może nabierać na siłę i być może będzie w grze ten boks, ale do tego czasu myślę, że jeszcze dużo czasu może upłynąć. Jeżeli chodzi o Klabatera, czyli naszego również debiutanta z ubiegłego roku, widzimy, że już jakby wyprztykał się z tego popytu, bo raz, idealnie przetestowaliśmy i nadbiliśmy boksa, który jest tutaj zaznaczony, zeszliśmy i jesteśmy cały czas w jego obrębie. Widzimy, że mielił on przez parę miesięcy ten poziom i może mieć ochotę wrócić do takiej rozgrywki. Jeżeli wyłamiemy poziom ten, który jest zaznaczony, będzie świadczyć o słabości i woli przetestowania niższego zakresu. Rozjechanie tego poziomu będzie świadczyć o tym, że będzie miał ochotę przetestować poprzednie szczyty. Redzik, który wiem, że macie w swoim portfelu, co po niektórzy widzowie się tym chwalą. Gratuluję, bo naprawdę można było na nim fajnie zarobić. Teraz oczywiście mamy ruch korekcyjny. Też w istotnym momencie, jeżeli on nie będzie pogłębiany, i to nie będzie raczej poziomu do tego, żeby przetestować ten tutaj zaznaczony linią poziom wsparcia, ale jeżeli będzie pokazywał nam siłę, no to powinniśmy wrócić wybicie oczywiście poziomu szczytowego z tego miejsca będzie świadczyć o woli przetestowania szczytów. Odpadnięcie będzie świadczyć o tym, że być może w takim range'u będzie miał ochotę chodzić i wytworzy nam po prostu ruch boczny. Jeżeli chodzi o The Distance, pamiętaj, że również, jeżeli już mówimy tutaj o spółkach gamingowych, warto zwrócić na wszelkiego typu informacje, to co ze spółek napływa, wyniki, premiery, produkcje, to w co się obecnie angażują, jak się promują i jak są odbierane ich produkcje przez graczy, kiedy się zwracają, bo takie informacje bardzo istotnie wpływają na to, jak dana spółka jest potem traktowana przez inwestorów właśnie na giełdzie. Jak widzimy tutaj teraz The Distance się nam zatrzymał w dosyć też również ciekawym miejscu. Jest już w tym zakresie dosyć szerokiego range'a, który był rozgrywany przez wiele miesięcy na The Distance. Wkroczyliśmy już w niego. Jeżeli będziemy go respektować i te poziomy nie będą przekraczalne na południe, to jest w grze oczywiście utrzymanie tego range'a i podejście pod górną granicę. Odpadnięcie, przełamanie tych poziomów będzie świadczyć o słabości i woli przetestowania wsparcia. Jeżeli chodzi o Falcona, Falcon nam tutaj bardzo ładnie rozjechał już ten poziom. Widzimy, że wszedł w zakres tego boksa, który tutaj zaznaczyłem. Jego, jeżeli będzie miał siłę, to prawdopodobnie może testować. Oczywiście górne ograniczenie tego boksa, jego rozjechanie będzie świadczyć o sile i woli przetestowania poprzednich szczytów. Zatrzymanie, które może mieć oczywiście miejsce, będzie świadczyć o boczniaku i być może rozgrywaniu goręczowym. Jakikolwiek ruch korekcyjny oczywiście może mieć miejsce, dopóki nie wyłamiemy tego poziomu, to raczej o słabości w tym momencie nie powinno być mowy. Jeżeli chodzi o 7 level, rozjechaliśmy również bardzo istotny poziom, pięknie, zawsze mówię o tych rozjeżdżaniu tych poziomów, bo świadczą one o sile. Jesteśmy teraz na bardzo istotnym również poziomie,
kontynuacja tych wzrostów będzie świadczyć powoli przetestowania kolejnej półki i 7-Eleven jak najbardziej mógłby to zrealizować. Teraz jakikolwiek ruch korekcyjny i zrespektowanie poziomu wsparcia będzie świadczyć o tym, że jeszcze nic negatywnego 7-Eleven raczej nie powinien nam tutaj rozgrywać. Jego przełamanie będzie świadczyć oczywiście o słabości. Jeżeli chodzi o One More, tutaj w tym momencie widzimy, że również przepięknie jest rozgrywane, idzie cały czas do góry. No i teraz w moim odczuciu nic nie powinno stawić mu na drodze. Rozjechanie poszczególnych poziomów to jest przetestowanie tych poziomów i potem szczyt. Jeżeli rozjedzie to po drodze oczywiście wykonując jakiekolwiek ruchy korekcyjne, no bo niech da szansę wszystkim tym, którym to po prostu odjechało, to zobaczymy, czy będzie oczywiście taki scenariusz miał miejsce. Odpadnięcie i przetestowanie poziomów wsparcia będzie świadczyć o tym, że jeszcze nie jest gotowy na to, żeby wyznaczać szczyty, ale wygląda on naprawdę przepięknie. Gratuluję wszystkim posiadaczom. Moonlight wygląda tak, jakby się nam tutaj już zatrzymywał i miał ochotę chodzić range'owo, tym bardziej, że popatrz, jak respektuje ten box, który tutaj jest wcześniej rozgrywany. Widzimy, że chce chodzić w tym range'u, dopóki nie wybije na stałe kolejnej półki, do której już podszedł i ona była zaznaczona dla Ciebie wcześniej i nie rozjedziemy tego poziomu, jak ja to zawsze mówię, no to woli przetestowania tego poziomu na razie być mowy nie będzie, a jeżeli odpadniemy, to będziemy testować oczywiście poziomy dolnego ograniczenia wsparcia. Jeżeli chodzi o Warsaw tutaj pięknie już nam wybija ten poziom, wchodzi w zakres range'a. Range widzimy, gdzie jest górne ograniczenie jego granicy. Jeżeli będzie siła, to powinien oczywiście go testować. Jeżeli nie, no to prawdopodobnie możemy odpadać z tych poziomów, co będzie negatywnym sygnałem dla Warsaw na dalszą oczywiście kontynuację wzrostów. Zobaczymy, czy tak w ten sposób będzie rozgrywany. Oczywiście korekta w jakimś niewielkim zakresie nie będzie niczym strasznym, no bo po 3 tygodniach wzrostu jakieś zejście oczywiście mogłoby wystąpić. Jeżeli chodzi o Art Games, tutaj widzimy, że bardzo ładnie rozjechał nam ten poziom, który był wyznaczony, wybił się z tego boksa i zrespektował go, jak widzimy, czyli może on oczywiście w tym momencie testować poprzednie szczyty i nie byłoby to niczym dziwnym, a jeżeli będzie siła na to, żeby wychodzić jeszcze wyżej, no to półeczkę wyżej, wiemy, co nas czeka. Również ten scenariusz pozytywny może mieć miejsce. Korekta, jeżeli miałaby miejsce, to tutaj przetestujemy poziomy, które powinny go wyhamować. Jeżeli tego nie zrobią, to sygnał negatywny oczywiście na Art Games może się pojawić i następnie respektowanie boksu w jego dolnym ograniczeniu. Jeżeli chodzi o EC Games, no to po prostu wystrzelił nam piorunująco. Gratulacje dla wszystkich, którzy posiadają, a wiem, że i na grupie, i wśród osób, które tutaj komentują, mamy posiadacze EC Games, serdeczne gratulacje, kawał dobrej roboty, piękny wynik, rewelacyjny wynik, nawet z ciekawości sobie zmierzmy 1.17. 1.17 i ten poziom, który tutaj widzimy, 3.81, piękne 225%, no po prostu wygląda rewelacyjnie. Już jesteśmy bardzo blisko przetestowania poprzednich szczytów. Jesteśmy w ważnym momencie. Jeżeli ma rosnąć, no to nie powinien się oczywiście cofać. Przetestowanie, wybicie tych poziomów będzie świadczyć o dalszej sile i kontynuacji tych wzrostów. Jakiekolwiek korekta, no powinna być wręcz wskazana, bo ile już można rosnąć. Tylko tutaj zatrzymał się dosłownie na niewielki okres czasu i ruszył jazda do góry. Czyli jakieś odpadnięcie, ruch korekcyjny. Może nawet przetestować na poziomy wsparć. Jeżeli to zrobi, też jeszcze to nie będzie sygnał negatywny. Dopiero jego rozjechanie i rozjechanie tych poziomów będzie świadczyć o słabości. The Dust, jak widzimy tutaj, ładnie nam również rozjeżdża te poziomy, które były wyznaczone, wchodził już w zakres tego boksa, który teraz w tym widzimy. Rozjechanie tego poziomu będzie świadczyć o woli przetestowania poprzednich szczytów. Odpadnięcie będzie świadczyć o słabości i jeszcze nie czas będzie na The Dust, aby dokonał tego, aby znajdował się na wyższych poziomach. CFG pięknie nam podszedł pod ten poziom, idealnie go zrespektował, odbił. Widać, że nie jest na to jeszcze gotowy, ale jego rozjechanie i przebicie będzie świadczyć o dużej sile i woli tego, że będzie chciał wyznaczać kolejne szczyty. Jeżeli będzie nam tutaj mielił bokiem, no to widać, że inwestorzy raczej będą czekać i przygotowywać się do tego, że w którymś kierunku będzie przełamywany, czy też opór, czy też wsparcie. Zobaczymy, jak to w tym tygodniu będzie oczywiście rozgrywane. PB Games, ale zanim PB Games, to jeszcze zerknijmy sobie na wynik debiutantów, zobaczmy sobie. Wynik debiutantów, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Drageusa. Drageus w tym tygodniu przyniósł 13% na plusie. Sim Fabric, czyli debiutant z początku kwietnia, widzimy, że stracił 0,3 zaledwie, a Games Operator stracił 10% na minusie od momentu debiutu, widzimy w tym tygodniu. I jeżeli chodzi o ten wynik już z tego naszego statystycznego portfela debiutantów, jest 1%.
100% na plusie. A jeżeli chodzi od początku, od debiutu oczywiście, to Dragaeus urósł 18%, Sim Fabric 45% jest na plusie, jeszcze Games Operator 10% na minusie, no bo wiadomo, że zadebiutował w takim okresie czasu, a nie innym, i widzimy, że tak to wygląda, jak w tym momencie widzimy. Wynik statystyczny tego portfela to jest 18% na plusie. No i zobaczymy, co czas oczywiście najbliższy pokaże. PB Games, już nie pamiętam, czy go mówiłem, to jeszcze raz. Widzimy strefy wyznaczone, rozjechał poziom, zrespektując go, nadbił go cieniem. Wybicie go na stałe będzie świadczyć o sile i woli wyznaczania nowych szczytów. Widzimy, że bardzo szeroka rozpiętość cenowa tutaj wchodziła w grę, bo popatrz, z jednej strony przetestował nam górne ograniczenie, z drugiej strony zrespektował wsparcie z tego boksu, czyli mamy bardzo szeroki range rozgrywania tej spółki, który był rozgrywany zresztą tutaj. Teraz być albo nie być dla PB Games, albo się nam przerodzi tutaj to w jakąś dłuższą konsolidację, jego rozjechanie tego poziomu od góry będzie świadczyć o woli podejścia i prawdopodobnym wybiciu kolejnych poziomów szczytowych. A jeżeli wejdzie nam w niższy zakres tego boksu, to niestety dosyć konkretną milonkę możemy mieć, tym bardziej, że popatrz, że on przez wiele miesięcy potrafił iść bokiem i nie dawał szans na to, żeby można było coś, cokolwiek tutaj pozytywnego na nim rozegrać. Hackerberry zaskoczył wszystkim, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego jest to pompowane, co za tym stoi. Jeżeli wiesz, co za tym stoi, to oczywiście daj znać w komentarzu. Wydaje się to, że wręcz jest czysto spekulacyjna rozgrywka, bo jeszcze chyba nic Hackerberry'ego mi się nie rzuciło w oczy, przynajmniej nie pamiętam, żeby cokolwiek tam istotnie było. Zrespektował miejsce oporowe, wybijanie kolejnych poziomów i rozjechanie tych poziomów będzie świadczyć o naprawdę dużej sile H-Games. Odpadnięcie teraz po tak silnych wzrostach nie będzie niczym negatywnym, no musi skorygować ruchy silne wzrostowe, tym bardziej, że popatrz, tutaj nawet ruką wzrostową otworzył, która powinna go bronić przed jakimś ostrym zjazdem, ale czy to będzie możliwe, no to wszystko jest w rękach inwestorów. Zobaczymy, widzimy, że silniejszy poziom wsparcia jest niżej na boksie, no zobaczymy, co Hackerberry nam chce pokazać. Artifex za to bardzo ładnie również tutaj wybił. W tym momencie zatrzymał się również w dosyć ciekawym momencie. Widać, że respektuje boksa, który wyznaczał historycznie. Jeżeli będzie miał siłę i chęć rozjechania tego poziomu, który cały czas obowiązuje, to pokaże nam siłę i będzie wyskakiwał półeczkę wyżej, aż do poziomów poprzednich szczytów. Jeżeli nie będzie miał na to siły w tym momencie, widzimy, że powinien respektować ten boks, który jest tutaj rozrysowany. Jeżeli go nie zrespektuje i rozjedzie go od dołu, to w moim odczuciu wtedy testujemy dolne ograniczenie wsparcia. Jeżeli chodzi o Tibula, Tibul nam pięknie rozjechał ten poziom i go zrespektował. Popatrzcie, cofnął się i skorygował ten poziom bardzo ładnie, respektując go. Jeżeli go nie rozjedziemy i nie wybijemy dołem, to raczej nie powinno być scenariusza negatywnego, ale za to wybicie, bo popatrzcie, też jest w ciekawym tutaj boksie, wybicie go od góry będzie świadczyć o dużej sile Tibula i podejście na kolejny level, kolejną półkę. Jest trochę oporów przed nim, nie widziałbym tutaj aż takiej rakiety wzrostowej, która pozwoliłaby mu to mocno wypchnąć do góry. No naprawdę silny popyt musiałby się pojawić i jakieś ciekawe newsy. Jeżeli chodzi o Juju już jest w zakresie range'a, który był zaznaczony wcześniej, bardzo ładnie w niego wkroczyliśmy. Oczywiście korekta po ruchach wzrostowym nie jest niczym negatywnym, dopiero rozjechanie tego poziomu będzie świadczyć o niegotowości jeszcze Juju do dalszych wzrostów, ale za to pozytywny kierunek już jest bliski, bo gdy rozjedziemy poziom, który tutaj jest zaznaczony, będzie to świadczyć, że Juju ma siłę i potencjał ku temu, żeby wyznaczać nowe szczyty. Tak więc trzymamy kciuki. Farm 51, co tutaj ciekawego widzimy? Farm 51, no popatrz, jak go trzyma ta linia. Już zamknęliśmy się powyżej nią, wchodzimy w tego boksa, czyli teraz być albo nie być. Jeżeli odpadniemy i wybijemy te poziomy, które tutaj są na tym boksie, mini boksie wyznaczone, to będzie to świadczyć o słabości Farm 51, tym bardziej, że to jest silne miejsce dla niego w moim odczuciu, a jeżeli oczywiście pojawi się siła, no to widzimy, jaki może być opór najbliższy dla Farm 51. Jeżeli inwestorzy będą chcieli go tak rozgrywać, to w moim odczuciu może to tak wyglądać. CA Games, jak to w ogóle wygląda tutaj? Wiesz, co myślę na temat tej spółki? Daję info zawsze na podsumowaniach sesji, jeżeli cokolwiek się pojawia. No, jakieś już pojawia się światełko w tunelu, nie powiem, że nie. Pojawia się światełko w tunelu, wyniki finansowe, nowe produkcje, być może zmniejszenie tego zadłużenia, które jest na CA Games.
Zaczyna to wyglądać ciekawie. A jak zaczyna wyglądać ciekawie, tym baczniej zaczynam się już przyglądać tej spółce i rozważać już w przyszłości ewentualne jakieś zaangażowanie. No ale jeszcze to nie jest ten czas. Na razie są ku temu przesłanki. Zobaczymy, jak to się finalnie w tym roku dla CA Games oczywiście rozwiąże. Widzimy, że zrespektował boksa idealnie, pięknie. Rozjechanie tych poziomów, które są zaznaczone, świadczy o słabości i jeszcze niegotowości do wchodzenia w półkę wyżej i prawdopodobieństwo odpadnięcia dołem. Rozjechanie tych poziomów tutaj będzie świadczyć o tym, że CA Games chce nam pokazać coś więcej i prawdopodobnie wkroczymy pod strefę kolejnego oporu, czyli półeczkę wyżej. Zobaczymy, jak to się zakończy. Vivid. Jeżeli chodzi o Vivid, to tutaj w tym momencie widzimy, że idzie nam boksem w ruchu bocznym, czyli to jest też dosyć ciekawy ruch. One, jak ja zawsze powtarzam, są ruchami dobrymi, bo w końcu musi nastąpić moment określenia ruchu. Albo wybijemy dołem i rozjedziemy poziomy, co świadczy o słabości i nie tykamy, albo po prostu rozjeżdżamy, wchodzimy w kolejny zakres cenowy i wtedy ten pozytywny scenariusz może mieć oczywiście miejsce. Zobaczymy, w jaki sposób inwestorzy będą chcieli to rozegrać. Jeżeli rozjadą ten poziom, no to wiadomo, że do przetestowania na oczywiście kierunku północnym jest kolejna strefa, a jej rozjechanie będzie świadczyć o woli przetestowania szczytów. Zobaczymy, czy taki scenariusz jest możliwy. Daj znać w komentarzu, jak ty widzisz najbliższy czas na gamingu, a na dalszą kontynuację oczywiście naszego przeglądu zapraszam na jakinwestować.com. Tutaj oczywiście znajdziesz przegląd i kontynuację spółek gamingowych. Tutaj cię serdecznie oczywiście zapraszam do tego, żeby się w szczegółach przyjrzeć, co kolejne spółki gamingowe zaprezentują być może w najbliższej przyszłości. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, hej.